Cześć, z tej strony Mariusz i w tym filmiku chciałbym Ci pokazać, jak sformatować gotową książkę pod e-booka, pod Kindle, tak żeby było wszystko ok, żeby nie było żadnych błędów i no po prostu, żeby to było szybciej. Są dwie możliwości. Możesz zlecić to wirtualnemu asystentowi na przykład Fiverr czy tam Upwork.com lub też zrobić to właśnie samemu, tak jak teraz w tym filmiku Ci pokażę. Jest to dość proste, ale jest, no, można powiedzieć, trochę nudne, bo jednak trwa i to jest, no, nie jest to zbyt ciekawe zadanie. Ja to lubię, dla mnie jest ok, nie ma problemu, że jak robię to przy każdej swojej książce. Jeszcze ani razu nie zlecałem tego na Upworku czy tam na Fiverrze, żeby ktoś to robił, bo wolę zrobić to samemu, wiem, że zrobię to dokładnie i między innymi dodam kilka innych rzeczy. Co będziesz potrzebował? Aby to zrobić, na pewno potrzebujemy edytora tekstowego. Tak jak tutaj widzisz, ja używam WPS Office. Jest on darmowy, dokładny, jest po polsku, po angielsku oczywiście też. I wydaje mi się być bardzo ciekawy. Tutaj możesz sobie wejść na tą stronę wps.com, kliknąć download i po prostu pobrać sobie najlepiej tą najnowszą wersję. Jest ona darmowa. Można wykupić dodatkowy jakiś pakiet pewnie, ale no, nie widzę potrzeby takiej. I dodatkowo będziemy też używać Photoshopa, żeby dodać zdjęcia do e-booka. Nie musisz tego robić, ale no, moim zdaniem naprawdę fajnie jest, jak przeglądasz sobie e-booka i widzisz tam jakieś zdjęcie ciekawe. No, dodaje to takiego uroku do książki oraz zwiększa, co jest ważne, ilość stron. Ok, teraz przejdźmy do dokumentu. Jest to książka pobrana gdzieś z internetu, z takich wolnych źródeł i nie jest to moja książka. I załóżmy, że dostajemy takie coś. Ja sobie tutaj powiększyłem na dwie strony, Ty możesz również to zrobić poprzez wciśnięcie Ctrl i po prostu scrollowanie myszką, rolką na myszce, góra, dół, powiększyć, zmniejszyć, możesz sobie zwiększyć. Ja lubię, jak jest w ten sposób, jest to dla mnie dużo bardziej wygodne i przejrzyste. I co musimy tutaj zrobić? Na pewno usunąć wszystkie te znaczki, bo one są totalnie niepotrzebne. Tak jak widzisz, tutaj jakieś kropki, usuwamy to backspace'em. Tutaj też wszystko usuwamy. Zaznaczamy tutaj i wyśrodkowujemy oczywiście. Usuniemy jeszcze te kropki, bo to niepotrzebne. To wszystko usuwamy. Tu tego nie możemy usunąć, bo... Znaczy możemy, ale lepiej, żeby była fajnie taka oddalona. No chociaż tu będzie fajnie w ten sposób. Tytuł możemy powiększyć. No załóżmy te 36. Będzie to wyglądało znacznie lepiej. Podtytuł. No 22 niech będzie. No i tutaj... Autor na 16 załóżmy. Wszystko zaznaczamy, jeszcze dokładnie sprawdzamy, żeby było wycentrowane. Możemy to oddalić troszkę, chociaż to nie będzie wyglądało ładnie. Ja z reguły używam, bo tutaj możesz sobie zawsze wybrać czcionkę, w zależności w jakiej ktoś wcześniej pisał, ghostwriter. Ja używam z reguły Georgii. Jest ona ładna, przejrzysta. Możesz używać czcionki jakiej tylko chcesz w całym dokumencie, ale po dodaniu Amazon bodajże obsługuje tylko kilka czcionek, więc no nie możesz używać różnych takich czcionek pobranych, tak jak tutaj na przykład sobie zmienię tytuł, żeby był taki fajniejszy, na co to było? Lemon Milk, taka czcionka. Ale no Amazon tego nie przepuści i zmieni Ci na zwykłą Georgię lub też jakąś swoją inną. Przy wersji papierowej oczywiście możesz to zrobić i tylko trzeba później sprawdzić, czy to będzie wyświetlać się w PDF-ie, bo też czasami PDF ucina, czcionki nie są widoczne. Także najpierw się tutaj tym zajmujemy, żeby to wszystko było ładnie tutaj zgrane. Tu też widzisz, jest wszystko do usunięcia. Musimy to oddzielić. I tak jak widzisz, tutaj już na tą stronę wchodzi poprzedni tekst. Ogólnie wszystko byłoby ok. Mógłbyś to sobie zrobić enterem. W ten sposób, tak jak było. I widzisz, tu się pojawiło na nowej stronie, ale jeśli dodasz to do Kindle'a, to Kindle nie odczyta i tych spacji tutaj i no, po prostu wyskoczą takie błędy. Kasujemy to, oddzielamy tutaj Enterem, tutaj możemy zostawić i klikamy Wstaw, znaki podziału, podział strony. Możesz to robić poprzez kliknięcie Ctrl i Enter, to będzie takie szybsze. Klikamy tutaj na to i tutaj już widzisz, mamy Table of Contents i to nam odznacza stronę, że w Kindlu pojawi się tylko właśnie tutaj ta strona. Nic nam się tutaj dalej nie pojawi. To będzie totalnie oddzielone. Na następnej stronie będziemy mieć tutaj Copyright Details. Tutaj kasujemy Delete'em, żeby skasować tamten znacznik. Każde znaczniki możemy pokasować, żeby nam tutaj po prostu, no teraz to nie przeszkadzało. Więc jak widzisz, książka jest, oczywiście cały Ci nie pokażę, bo to było no, naprawdę długo, bo widzę, że tutaj jest aż 49 stron i tak jak mówię, no, to jest proces czasochłonny i jednak no, trzeba trochę posiedzieć przy tym, żeby to zrobić dokładnie. Mi to z reguły zajmowało kilka godzin, w zależności od ilości stron. Pokażę Ci teraz, jak tutaj zająć się tym Table of Contents, bo jak widzisz, tutaj niby coś jest, ale tak troszkę słabo uporządkowane, nie ma pokazanych stron. No, wygląda to dość słabo. Zmienimy to troszkę. Jak widzisz, tutaj masz pogrubione wszystko i to jest heading 2, czyli no, po prostu pokazuje tutaj w Table of Contents to intro. A załóżmy, że na przykład tego nie potrzebujemy, żeby pokazywało w Table of Contents, to zmieniamy na normalną czcionkę. Więc oczywiście nam tutaj ucięło. Musimy tutaj wstawić znak podziału, żeby było na nowej stronie. Tu kasujemy. I jak widzisz, możemy sobie to zwiększyć. Załóżmy na 14. Nie załapało całe. Na 20. Troszkę większe. I jest tak jakby po prostu duży i zobacz. Tutaj klikamy na Table of Contents i klikamy aktualizuj pole. Zobacz, wszystko się zmieniło. Dodały nam się strony. I zniknęło intro. Tutaj też masz niepotrzebnie na przykład Table of Contents. Pomnaża się. Poprzez to, że ktoś właśnie dał tutaj na tym Table of Contents heading zamiast normal. Ctrl Enter, żeby to przerzucić. Tutaj to kasujemy. I bierzemy to na jakieś 18 czy nawet 20. Niech będzie. Możemy pogrubić sobie. Klikamy tutaj. Klikamy aktualizuj pole. Aktualizacja całego spisu. I Table of Contents znika, co jest fajne. I zupełnie teraz nie będzie nam to przeszkadzało. Jeśli chcesz znowu też dodać strony, akurat w Kindlu jest to, z tego co wiem, niepotrzebne, bo Kindle sam odczytuje strony, ale jeśli bardzo chcesz dołożyć strony, to możesz to zrobić w którymkolwiek polu tutaj, w zależności gdzie się zaczyna Twoja książka. Załóżmy, że tutaj się zaczyna Twoja książka. Klikasz wstaw numer strony, na przykład na środek i zaznaczasz od bieżącej strony. Tu możesz wybrać wzór. Załóżmy, że niech będzie strona 1. Odklikamy tutaj i teraz masz wszystko fajnie. Strona 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu to będzie już po prostu ułatwienie, jeśli będziesz robił paperbacka, bo przy wydrukowaniu książki będzie się pojawiać takim mniejszym druczkiem numer strony. Wszystko, co tutaj sobie będziesz zmieniać, czy to intro, żeby było w headingu, czy jakieś inne, to wszystko później aktualizujesz tamto pole i wtedy tak to powstaje. Możesz też otrzymać e-booka, który nie będzie miał w ogóle tego Table of Contents, więc tutaj to kasujesz wszystko. Pokażę Ci, jak to wygląda, aby dodać. Klikamy wstaw I tutaj gdzieś było, zaraz znajdziemy. Akurat nie w tej zakładce, tylko przechodzimy tutaj do odwołań. Tak, do odwołań i klikamy spis treści. I tu mamy różne wzory spisu treści, jak wygląda. Zobacz, tutaj masz już podgląd, nawet jak wygląda, jak będzie wyglądać spis treści, jeśli go tak dodamy. Możemy dodać sobie taki, taki. Wybierzmy na przykład ten drugi. I teraz się wszystko pokazuje. Pokazało nam z dodatkowymi prawdopodobnie headingiem 3, headingiem 4 i tak dalej, bo jak widzisz mamy mnóstwo wszystkiego tutaj napchane, więc lepiej jak utworzymy spis treści i wybierzemy ten pierwszy podpunkt. Dalej nam pokazuje, ok. Tak to wygląda, że no na pewno trzeba jedno po drugim sprawdzać dokładnie, który jest ustawiony jako heading, który jest ustawiony jako inny, na przykład. No. Mi się przez przypadek otworzyło jako normalny. No na pewno troszkę trzeba przy tym posiedzieć. Akurat ta książka jest naprawdę bardzo słabo zrobiona i przypuszczam, że każda inna będzie dużo lepsza i inaczej stworzona, bo tutaj ktoś odwalił kawał kiepskiej roboty. Ale to nieważne, nieważne. No, to na razie niech tak będzie. Niech to będzie ten spis treści, który i tak trzeba później zmienić, bo dodatkowo trzeba wpisać po angielsku table of contents. Ale pomijając to, bo tak czy tak to jest łatwe do zrobienia, a z reguły nawet jeśli ghostwriterzy wysyłają nam już e-booka gotowego, no to musi być ten table of contents stworzony po prostu dobrze. Więc to też nie jest żaden problem. I załóżmy, że też chcesz, aby jak widzisz tutaj intro było oddzielnie, żebyś nie wchodziło to what are cryptocurrencies, wchodziło na tą stronę, bo jeśli dodasz takie coś, tak jak tutaj, no to na Kindlu pojawi się to, ale na dole też będzie to, więc zawsze pamiętaj, kończąc, tutaj usuwamy te wszystkie znaczki, Enter i Ctrl Enter, żeby zakończyć podział strony. Tu przechodzi Ci na drugą stronę, tak jakby dodaję tą pustą, klikasz tylko Delete, i już wszystko wraca do normy. No, tu nam akurat ucięło. Zerknijmy, coś się stało. Kliknijmy jeszcze raz Ctrl Enter. A, tu nam po prostu zwyczajnie w świecie zmieniło na normal. A, dajemy to jako heading i centrujemy. I mamy już normalnie wszystko zrobione. To również też możemy oddzielić, możemy robić, tworzyć jak tylko chcemy, bo załóżmy tutaj chcemy to oddzielić, klikamy Ctrl Enter, Delete i tu nam zostaje troszkę miejsca i w to na przykład miejsce możemy dodać zdjęcie. I teraz właśnie pokażę Ci jak dodać zdjęcie. Najpierw musimy pobrać jakieś zdjęcie, załóżmy na przykład pexels.com. Na mojej stronie jak wejdziesz sobie na mariuszbernacki.pl w zakładce dodatki jest tam podane bodajże około 12 stron z darmowymi grafikami. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera, otrzymasz hasło i możesz sobie wejść i zapisać wszystkie te zakładki i będzie to taki no, dodatek, mega dodatek, bo dużo łatwiej będzie Ci szukać wszystkiego na tych stronach. Ale załóżmy, zejdźmy na jakiekolwiek. Niechby było to. Klikamy jako large. Large będzie wystarczającym już, bo nie będziemy potrzebować większego. Zapisujemy sobie. I przechodzimy teraz do Photoshopa. No ja używam Photoshopa w GIMP-ie i pewnie w innych darmowych da się to zrobić tak samo lub bardzo podobnie. Tutaj musisz pamiętać, aby ustawić 800×600 w pikselach. 800 szerokość, wysokość 600 i tu jest bardzo istotne, żeby ustawić resolution na 300, bo gdy będziesz tworzył przepraszam, książkę papierową, paperbacka, to resolution musi być na 300, żeby Amazon w ogóle przyjął tą książkę. Więc zostawiamy w ten sposób, zostawiamy wszystko w pikselach, klikamy Create. Teraz nam się stworzy. i klikamy. Tutaj możesz mieć po polsku, ja używam po angielsku, dużo łatwiej mi się nawet uczyć wszystkiego z tutoriali po angielsku. A klikamy, żeby otworzyć. Przechodzimy w miejsce, gdzie zapisaliśmy nasze zdjęcie. Napiję się, bo mi trochę zasło w gardle. Ok, mamy duże zdjęcie i teraz musimy to zdjęcie duże upchnąć tutaj. Możemy to zrobić w ten sposób, że przeciągamy tutaj, bierzemy stąd i zostawiamy tak od razu. Czasami jest to właśnie automatyczne, ale często obrazek, nawet nie jest automatyczny, tylko nam ucięło rzeczywiście bardzo dużo obrazka. Klikamy delete, żeby to skasować i potrzebujemy tutaj przejść w obrazek, image size i zmienić, tu musimy pamiętać, żeby to było te 300 i zmieniamy height na 600. Zostawiamy górę automatycznie, żeby się wyrównało, żeby nie było to jakoś krzywo. Tu używamy opcji B Cubic Sharper i klikamy OK. Teraz nam się zdjęcie z automatu zmniejszyło. Klikamy tutaj, przeciągamy i wstawiamy. Dopasowujemy sobie troszkę i już jak widzisz, mamy praktycznie cały obraz. Klikamy sobie tutaj jako file, eksportujemy, save for web, tu zostawiamy wszystko tak jak jest, zapisujemy, klikamy zapisz, już mamy zapisane zdjęcie utworzone, zmodyfikowane. Wracamy do dokumentu, tu też musimy wstawić sobie kilka tych enterów, załóżmy teraz chwilowo, albo nawet w sumie nie, może nie musimy, bo wstawimy tylko jeden i wybieramy opcję wstaw, obrazy z pliku, przechodzimy w miejsce, w którym zapisaliśmy ten już przerobiony obraz i mamy już fajnie obraz wstawiony tutaj w książkę. Musimy pamiętać, aby go wycentrować, bo też czasami jeśli on jest na przykład gdzieś po lewej, po prawej, to w e-booku może to w e-booku może to być widać po prostu. Zostawiamy wycentrowane, żeby było tutaj i mamy jedną stronę z dodatkowym zdjęciem, który wygląda według mnie bardzo fajnie. Oczywiście to jest zdjęcie totalnie zupełnie inne, nie dotyczące kryptowalut, ale przykładowo tylko pokazuję Ci, żebyś wiedział, czy też wiedziała, jak to właśnie dodawać. Dlaczego ważne jest, aby Twój e-book był dobrze sformatowany? Na pewno dlatego, że jeśli będzie słabo sformatowany lub będą jakieś błędy, kropki, źle ucięty tekst, to dużo szybciej możesz dostać negatywną opinię. Nawet pomimo tego, że Twoja książka będzie super fajna, ciekawa, ktoś zawsze napisze taki właśnie komentarz, że jest kiepskie formatowanie i wstawi Ci ocenę jednogwiazdkową lub dwugwiazdkową i to nie jest fajne po prostu przez takie coś. Lepiej się do tego przyłożyć albo to zlecić. Jeśli masz czas, a nie chcesz wydawać zbędnie pieniędzy, po prostu przyłóż się do tego tak jak tutaj pokazuję Ci w tym filmiku. Ja Ci oczywiście pokazałem chwilę, dosłownie chwilę jak się to robi, bo jednak przejść przez każdą stronę, przeczytać tutaj wszystko, sprawdzić jedną po drugiej, czy nie ma jakichś błędów, to jednak zajmuje naprawdę dużo czasu. Ale moim zdaniem warto, bo wtedy ma się taką totalną kontrolę nad książką i ostatecznie do Ciebie należy co wydajesz. W jednym z kolejnych filmików pokażę Ci, jak bardzo dobrze, profesjonalnie sformatować e-booka pod wersję paperback, bo to już jest, moim zdaniem jest to łatwiejsze, ale jednak troszkę też musimy przy tym posiedzieć i troszkę musimy pozmieniać ustawienia w WPS-ie. Jeszcze mi się przypomniało, że tak jak tutaj zerknij sobie w układ strony, czasami jest tutaj inaczej w rozmiarze, może być na przykład A4 czy cokolwiek. Ja zawsze używam tej opcji letter, bo możesz równie dobrze zmienić aczkolwiek też się nic nie zmieni, ale czasami może być coś przestawione. Ja zawsze ustawiam na letter i pod to właśnie całość modyfikuję i formatuję. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, polubienia tego wideo. Będę bardzo wdzięczny. Dzięki, cześć.